Bo ostatnio minister Błaszczak, i to w kontekście też naszego ostatniego nagrania, gdzie mówiłem, że na palcach jednej ręki będzie można policzyć tych, którzy się odważą ze strategią wczoraj z Bartosiakiem zmierzyć w debacie. Ostatnio minister Błaszczak się często odnosi do mnie, prawda, że tam celebryta i analityk wymyśla, prawda, że nie 300 tysięcy wojsko i no, centralnie się referuje na różnych konferencjach. Dla mnie, no to go niniejszym wzywam. Panie ministrze, rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu z przedstawicielem opozycji jako Strategy in Future na temat tego wszystkiego, co w tym roku musi zrobić i Wojsko Polskie, i Państwo Polskie, jakie podjąć decyzje w kontekście szczytu NATO w Wilnie i w związku z wojną na Ukrainie. No to zapraszam pana, podebatujmy i zobaczymy. Skoro jest pan przekonany o słuszności swoich racji i kierunku modernizacji Wojska Polskiego, to będzie miał pan szansę po prostu mi to wykazać w debacie i żeby cała Polska to obejrzała. Jestem ciekawy, jak pan wypadnie podczas tej debaty. Zapraszam z pana kolegami z opozycji.